Cześć kochani, witajcie na kanale Żółwie Książkowe, mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i przychodzimy do Was w tym ekstremalnym upale i tak naprawdę może nie jest aż tak gorąco, jednak nagrywanie w czytelni po południu to nie jest dobry pomysł, ponieważ nasza czytelnia jest mega nasłoneczniona, ma duże okna. A jest też mała. Tak, i po prostu tutaj po południu jest po prostu piekło. A aktualnie mamy godzinę jakoś, nie wiem, 16. Tak, za 7 minut. Także za 2 godziny tutaj nikt nie wysiedzi. Także nagrywamy szybko, a przychodzimy do Was z Book Haulem. Jest to zbiór, w zasadzie nie liczyliśmy ilu książek, ale są różne okazje. Ale jest szansa, że policzymy i będzie na przykład w tytule albo w miniaturce. Że coś jakiś pojawi, albo w opisie tego filmu, ale mamy... książki, które dostaliśmy w ramach różnych współprac, czy to patronackich, czy recenzenckich, czy jako prezenty od wydawnictw. Mamy książki, które kupiliśmy prywatnie, mamy książki, które kupiliśmy na targach oraz dwie paczki po 10 książek z wydawnictwa poznańskiego i generalnie z księgarni Wydaje nam się. No ale też tak jak współpracy, przy okazji współpracy. No tak, to bym pociągnął po współpracy. I też zanim przejdziemy, bo myślę, że będziemy powoli powiedzieć tych książek, bo trochę ich jest, żeby to w miarę jakoś tam tempo było, to tylko zaznaczymy, że okno mamy otwarte, ponieważ tak jak wspominaliśmy, nie wysiedzimy tutaj inaczej, więc jakby jakieś tam dźwięki były w tle, to po prostu no one są za oknami. Tak, nie mamy za bardzo nie wpływu, ale nie jest jakoś, wiecie, głośno. No, sobota po południu. Tak, to myślę, że się da. Tak, tych książek jest trochę, postaramy się później zliczyć. W takim razie przejdziemy chyba, zaczniemy do książek współpracowych. Tak, no to może ja zacznę, bo mam trochę więcej pokazywania. Dobra, no to zacznij. To zaczniemy od książki To, co zostaje po końcu świata, Erika J. Browna, czyli książka z wydawnictwa Mazrit, nasz majowy patronat. O tej książce już jest jakby jeden dzień z życia na kanale, jeśli chcecie posłuchać taką dokładną recenzję, dlatego Was do niego odsyłamy. No jak wiecie, uwielbiamy, nie bez powodu to jest nasz patronat, też mam tutaj polecajkę napisaną. Pokażę Wam, jest przepięknie wydana, bo liczyliśmy właśnie, że będzie ta okładka. Nasza polecajka jest na drugim skrzydełku, tym tylnym, ale generalnie we wsparciu medialnym znaleźliśmy się w cudownym gronie, z cudownymi osobami, także polecamy tę książkę. Jeśli ją macie, to przeczytajcie sobie wszystkie polecajki. Mam nadzieję, że zachęcą Was do tego tytułu. Tak, jesteśmy szczęśliwi właśnie, że jest ta okładka, a nie taka żółta, bo ta nam się dużo bardziej podobała. Jest to młodzieżówka Pozdapo, która idealnie dopełnia rynek wydawniczy. Mam nadzieję, że więcej takich książek. W takim razie kolejny tytuł to również będzie nasz majowy patronat, jednak to jest troszkę późniejszy patronat, ponieważ z końca maja, chyba z 31. I kiedy nagrywamy ten odcinek, to jeszcze nie ma vloga czy osobnego odcinka z tą książką, no ale teraz, kiedy oglądacie ten book haul, powinniśmy być w Stanach, a odcinek indywidualny z tą książką powinien już hulać na kanale, także też nie będziemy tutaj za dużo mówić, ale podkreślimy tylko, że seria Przewodnika po zbrodni to jest jedna z naszych ulubionych serii, jedna z serii naszego życia i tę książkę również Wam bardzo polecamy. Jesteśmy tak dumni z tego patronatu, również nasza trochę krótsza polecajka niż w All That's Left, bo tam się rozpisaliśmy. No to sama co na tych pierwszych tomach, pierwszym i drugim, więc... tu jest to nasza krótsza polecajka, ale też jest na tylnym skrzydełku. No książka jest wspaniała, także czytajcie. Okej, tutaj mam teraz tutaj książkę z Jaguara, czyli Następca Tronu, Holly Black. Tak, to jest kontynuacja Okrutnego Księcia. Ja o tej książce też już we webie mówiłem, więc jeśli chcecie posłuchać, tam Was odsyłamy. Albo też jest recenzja na Instagramie, taka typowo pisana. Także no, pokazujemy, że ją dostaliśmy. Jest ona w podobnym stylu graficznym jak tamte, więc... Ale książki Holly Black mieliśmy okazję podpisać. To już też w jakimś odcinku pokazywaliśmy, że mamy część książek podpisanych. Przy okazji właśnie premier Następcy Tronu byliśmy na spotkaniu autorskim z Holly Black, która w ogóle jest przesympatyczną osobą. Tak, także pokazujemy. I też jak już jesteśmy przy Jaguarze, to może ja od razu pokażę Heartstopper w tym przepięknym wydaniu. Takim, nie wiem, czy to jest edycja, może nie limitowana, ale taka kolekcjonerska. Takie odnowione wydanie, coś takiego. W twardej oprawie. Ta książka jest tak jakby powlekana, ma okładkę taką właśnie lekko materiałową. Do tego no właśnie jest prześliczna, błyszcząca, ma śliczną wklejkę. Może potrzymaj mi to ja pokażę wklejkę. Bo jest przepiękne. Tak, to generalnie jest ta sama treść komiksu, tylko że w nowej szacie graficznej. Ale zawiera jeden dodatkowy komiks. Tak. Nazywa się Sen. I on jest na końcu. On jest króciutki, ale to jednak zawsze jest jakiś fajny smaczek. I jak chce się przeczytać, to warto. I myślę, że warto właśnie też zbierać to w tych wydaniach, bo są naprawdę przepiękne. No uważam, że my na pewno będziemy mieli w obu wydaniach, ale jeśli ktoś jeszcze nie kupił Heartstoppera, to może od razu się skusić na te i zrobić deal życia. Nie wiem dokładnie ile kosztuje, a on ma cenę okładkową jakąś? 60 zł. To moim zdaniem nie jest drogo. Jak za komiks, to nie jest drogo. Nawet jak za książkę, teraz książki są bardzo drogie. Okej, kolejna książka to jest już chyba 16, czy nawet jakiś jeszcze dalszy tom z serii o Feliksie, Necie i Nice. Właśnie teraz nie mogę się dorwać, ale mi się zdaje, że to już jest na pewno po 15 i jest to w ogóle druga część tego tomu, ponieważ tom został podzielony na dwie części, widocznie Rafał Kosik się rozpisał. I jak zawsze te książki są fantastycznie wydane. Dostaliśmy też dużo różnych tej artów, razem z tymi naklejek, pocztówki, ale pokażę wam te wklejki, bo one zawsze mnie zachwycają. Uważam, że te książki są naprawdę ciekawie wydawane, bardzo ciekawie. Mam taki swój styl. Ale też twarda oprawa. Czytaliśmy, no właśnie tylko szkoda, że białe strony, to jest w sumie największy minus, ale generalnie czytaliśmy jeden tom z tej serii i uważam, że... Ja nawet dwa czytałam. A tak, ale jednego słuchałaś w audio? Tego pierwszego. I uważam, że jest taka całkiem ciekawa seria, a szczególnie właśnie przez to trio, jeśli można się myślę z nimi zżyć właśnie czytając aż tyle tomów. To jeszcze może też coś pokażę. Tak, dobra, żeby było... No, żebyś miał więcej, bo ja jedna książka została w sumie. O, to ja w takim razie pokażę wam, mam nadzieję, że z dobrego stosu wyciągam, bo po prostu mieliśmy przed chwilą małe zamieszanie. Ofelia mimo wszystko, Ofelia After All. Jest to książka, którą nie my akurat dostaliśmy do recenzji, ale jest to pierwsza współpraca recenzencka Helenki, z czego też po prostu byliśmy mega dumni. Tylko też właśnie pokazujemy, że nie mamy tej książki już jakby też na regale i od razu właśnie wspomniał o Helenki współpracy, bo to jest super sprawa. No zobaczcie, uważam, że Young robi przepiękne te wklejki, bardzo je lubię. Książka naprawdę jest fajnie wydana, ale to właśnie Young, więc czego się spodziewać. U Heli na profilu, możemy wam dzisiaj podlinkować na przykład w opisie, znajdziecie już recenzję o Heli wraz z przepięknymi zdjęciami, nad którymi Hela się napracowała. Polecamy zajrzeć i ją zaobserwować. To teraz no ty? Może jeszcze jedną, bo mi już jeszcze jeden został. Dobra, z przyjemnością. Ponieważ jest to książka kucharska Hogwartu dla młodych czarownic i czarodziejów. Jak wiecie, my na regale już mamy jedną, mamy w sumie dwie chyba książki kucharskie z Harry'ego Pottera. Jedna to jest taka nieoficjalna książka kucharska, to jest ta chyba, tylko że to jest taka ułatwiona wersja, taka trochę jakby drugi tom, ale właśnie w wersji takiej uproszczonej. Że mamy tutaj w ogóle przepiękne książki wydane, one też są takie materiałowe, twarde oprawy i do tego mamy takie prostsze przepisy. Mamy też, wiadomo, podział na działy, tu mamy śniadania. I wiadomo, że przepisy czasami są naprawdę takie mega proste. Ja sprawdzam, jajecznica jest, czy coś takiego. Więc no, spodziewam się, że większość osób będzie umiało zrobić jajecznicę bez przepisu. Ale to jest właśnie fajne, że jak właśnie młode osoby chcą się poduczyć trochę albo tak podszkolić, to zawsze będą miały taką książkę. Ale są na przykład czekoladowe żaby, że jeśli właśnie takie bardzo młode osoby lubią się od Harry'ego Pottera, to może być właśnie fajna zachęta do tego, żeby zacząć wspólną przygodę w kuchni. Owocowe różdżki widziałam, że są. No i te książki są prześliczne. Tamta druga też jest właśnie, też fajnie mieć dwa zestawy, jeśli właśnie gotujecie wy, to gotować z tamtej. Jeśli właśnie z kimś młodszym, albo po prostu dla kogoś młodszego ta książka, to z tej książki. Też mamy taki cichy plan, żeby zrobić coś jeszcze z tymi książkami. Może taki właśnie odcinek, coś typu live cooking, ale to jeszcze zobaczymy, czy się uda. Nie chcemy teraz nic zapeszyć. Tak. To mamy też książkę, którą dostaliśmy w prezencie od Nowej Baśni, czyli, bo ja nawet nie wiem, Red Wall, bitwa o Rudy Mur, chyba tak się to czyta. No też jest książka przepięknie wydana, to jest twarda oprawa, taki ścięty grzbiet, no super to wygląda. Nie wiem, czy ona ma takie ilustracje na pewno, ma mapkę. Dla mnie tylko brakuje troszkę wklejki, żeby była jakaś taka bardziej fantazyjna, ale też fajnie mamy grzbiet taki ścięty właśnie jak w Kosiarzach, jak w Thunderheadzie. Rozdziałów są takie też właśnie zaprojektowane ładnie. No bardzo ładnie jest wydana i na pewno na regale super będzie wyglądała. No i też właśnie słyszeliśmy gdzieś na Instagramie takie mieszane opinie, bo my myśleliśmy, że jest taka książka bardziej dla dzieci, ale ktoś napisał, że jest tam parę takich rzeczy, przez które ona, ten target wiekowy się podwyższa. Także nie wiemy, jeszcze nie czytaliśmy. Lecąc dalej współpracownymi, tak dobrze sięgam, to teraz ta dziewczyna, Ruth Ware, to również jest nasz patronat majowy, to jest akurat 17 maja, tak pewnie zastanawiacie się i potwierdzamy, w maju zaszaleliśmy, aż 3 patronaty, tak jak wcześniej mieliśmy tylko Golden Boysów od początku roku, tak właśnie maj był u nas takim tłustym miesiącem, jeśli chodzi o współpracę. Ta dziewczyna z naszym ślicznym logo, I też super osoby to jest razem z nami. Wspierają tę książkę medialnie, Sara i Staszek. Wszystkich. Ściskamy. No ta książka jest dla mnie o tyle wyjątkowa, że jak wiecie, Ruth Ware czytam od lat i możliwość objęcia jej patronatem to jest dla mnie ogromny zaszczyt. To jest też pierwsza książka Ruth, którą przeczytał Mikołaj, a jej recenzja już hula na kanale wraz z vlogiem z targów książki i świętowaniem Światowego Dnia Żółwia, więc myślę, że to jest ciekawy odcinek. Jeśli nie widzieliście, zachęcamy do nadrobienia. Dobra, dalej. No tak, tak. Dobrze tutaj mnie pilnujesz, bo mówię, ja już chyba z tego gorąca, z tej późniejszej pory już nie ogarniam. Thunderhead Nila Schustermana. Książka, którą przeczytałem i po drugim tomie się upewniłem, że ta seria... O, mam jeszcze Renfield. Ulotkę. Ja wytargałem ją z kina. Po przeczytaniu drugiego tomu uświadomiłem sobie, że ta seria wchodzi do ulubieńców życia, do takiej, że wchodzi do grona ulubionych serii, bo drugi tom był przemocny, marzy nam się patronat na trzecim. Jeśli ktoś z wydawnictwa to ogląda, to... Ale nie wiem, czy byśmy nawet zdążyli, bo kiedy ten odcinek wychodzi, a trzeci tom okazało się właśnie, że zostanie wydany w wakacje, co po prostu tak nas cieszy. Więc obawiam się, że jeśli teraz ktoś z wydawnictwa to ogląda, to już jest po ptakach. Mamy nadzieję, że jeśli gdzieś niedługo dorwiecie trzeci tom w księgarni, to z naszym logo. Dobra, w takim razie to był to miejsce. Tak, bo teraz możemy przejść do tych książek, które dostaliśmy z wydawnictwa poznańskiego. W takich dużych paczkach właśnie one były. Tak, bo my właśnie współpracowaliśmy z nimi przy okazji weekendu Mola Książkowego oraz przy okazji właśnie Święta Żółwia, Światowego Dnia Żółwia i łącznie dostaliśmy 20 książek. Z nimi był taki problem, że jak wiecie, my czytamy głównie młodzieżówki, kryminały, thrillery, obyczajówki to raczej młodzieżowe, też raczej celujemy w książki polskie, właśnie wręcz przeciwnie, w zagraniczne i to jest tak, że też wydawnictwa poznańskiego, na przykład z Winnie, dosyć na bieżąco kupujemy te książki, więc mając sobie wybrać aż 10 książek, to nie na wszystkim mieliśmy tak jakby od razu pomysł, co chcemy, ale niektóre wspaniale uzupełniają nasz księgozbiór, a jeszcze później mając drugą paczkę, też mieliśmy taką okazję, że jak wyszło parę nowości, to też mogło się znaleźć w tej paczce, więc naprawdę wydaje nam się, mega nam tak właśnie zapełnili takie luki na regale. Chociaż właśnie przyznam, że ja jak sam się nie mogę zmotywować do kupienia innych książek, przykładowo jakiejś literatury pięknej z wydawnictwa poznańskiego, które czasami są bardzo ładnie wydane, albo które no, chciałbym mieć na regale, to się nie mogę zmotywować, a to była taka okazja, żeby właśnie je sobie wziąć i jakby no, zaspokoić to pragnienie, którego no, nie chciałam po prostu wydawać na to pieniędzy, a tutaj jakby dostaliśmy to, akurat mogliśmy sobie wybrać, a że nie było aż tyle do wyboru z Winnie, no to tak ja też poszalałem trochę i właśnie wziąłem sobie ten dziwny wiek, który właśnie mówię, jak byłem w jakimś świecie książki, jak trochę widziałem, no, ale nigdy nie kupiłem w końcu, a tutaj była okazja, to uznałem sobie, że wezmę, skoro mnie kusiło. No bo ta okładka jest często przewija. No tak, i ona jest ładnie wydana. Wiadomo, że jest taka literatura, którą my rzadko sięgamy i jest czas, że jej no, bardzo długo się nie przeczytam. Może kiedyś będzie jakaś kawiecie ochota, no ale nie wiadomo. Albo też tam się zmienią gusta czytelnicze. Właśnie, no ale chciałem mieć i słyszałem dobre opinie o tej książce, więc to też jakby w jakimś stopniu mnie zachęca. Kolejna książka to jest trzeci tom serii Calling Hook i tutaj mamy Połączeni. Właśnie wziąłem tę książkę dlatego, że mamy dwa tomy tej serii, bo w ogóle my kiedyś jak współpracowaliśmy, jak mieliśmy w zasadzie trzy tomy, ale jakoś to tak nie wyszło, że... W końcu już nie upominaliśmy się tak, o to. Tak, tak. I teraz akurat mieliśmy... O, jaka ładna wklejka. Ej, patrzcie, ta książka jest dosyć już dawno wydana przez Winnie, a ma wklejkę taką właśnie na styl właśnie bardziej aktualnie wydawanych książek, gdzie jednak te środki lubią być fajnie wypełnione. No ogólnie... Czytałem pierwszy tom, nie był jakiś wielki zachwyt, nie wiem, czy nie porzucona seria, ale trochę mnie tak bolało, że te książki tak leżą bez trzeciego tomu. Bo jeszcze gdy był pierwszy tom, dobra, to par 6, ale dwa tomy bez trzeciego... Nie, ja tak nie mam takiego podejścia. Tutaj mamy Nasze puste przysięgi, czyli to jest taki popularny teraz gatunek romantazy, no ale generalnie... Tak się nazywa, romantazy, jest ta nazwa w ogóle właśnie mi się zdaje, użyciu? Właśnie to jest tak, że nie wiem, czy tak oficjalnie gdzieś to jest przyjęte, ale dużo osób używa takiej właśnie fantastykę z większością jakby wątku romantycznego, że niski na pierwszym planie i dużo tego jest. Właśnie mi się zdaje, że romantazy... Dotknij mnie też. No też pewnie, tak. I właśnie tak mi się zdaje, że tak gdzieś mi się obiło to o uszy. Mam nadzieję, że nie przekręcam. W każdym razie, no mamy tutaj książkę też w świecie elfów, ona jest 16+ akurat, więc spodziewam się, że może właśnie tutaj być trochę jakichś spicy scen, jakichś takich właśnie, no dlatego jest pewnie od 16 lat, ale ja w miarę mam na nią ochotę. W sensie, ładna, jak kiedyś będę miał ochotę właśnie na taką elfową romans, to może akurat padnie na tę książkę. Ale w Okrutnym Księżu też jest sporo tego romansu. No tak, ale to takim właśnie młodzieżowym jednak bardziej. No to jest 16+, już mogą być smutowe sceny. Dobra, to ja w takim razie pokażę wam ten pierwszy, ostatni dzień Adasia Silvery. No to właśnie jest książka, którą czekałem bardzo na tę premierę. Jeszcze jej nie przeczytałem, bo wiecie jak to jest, za dużo tych nowości wychodzi, ale generalnie śledziłem też właśnie doniesienia w internecie, też na samym profilu Adama, co z tą książką się dzieje i ucieszyło mnie, że w ogóle coś wychodzi w tym świecie właśnie, a jeszcze że tutaj mamy prognozę śmierci i jej początek, co dla mnie może być mega ciekawe, bo już uważam, że sam pomysł na prognozę śmierci, która informuje cię tam na ileś godzin przed twoją śmiercią, że umrzesz, to jest bardzo ciekawy pomysł i właśnie można, skoro to się wszystko dzieje właśnie w tym świecie, można to jeszcze wiele historii takich ciekawych wymyślić. I on zbiera dobre opinie chyba. I myślę, że jest 12 plus? 12. Więc sporo wszystko przy przysięgach na przykład. Tutaj mamy dziecięcą książkę, taką middle grade, Elif Szafak, która jest jednak bardzo znana w wydawnictwie poznańskim, ponieważ tam wydają jej książki. I tutaj mamy dziewczynka, która nie lubiła swojego imienia. Wydaje mi się, że Nicola Dr. Bóg czytała tę książkę i chyba się nie podobała akurat. Nie chcę tutaj właśnie powiedzieć źle, ale tak mi się gdzieś obiło o uszy, gdzieś o tym słyszałem, więc możliwe. Chociaż ja jestem zaciekawiony, a szczególnie, że Elif Szafak, to właśnie mówię, to jest autorka, którą ciężko będzie mi się zebrać do jej takich tych książek dla starszych, dlatego właśnie myślę, że dużo łatwiej będzie jednak potem dziecięcą, a chętnie bym się tak zobaczył właśnie, jaki jest jej styl i jak jest ta książka wymyślona, napisana. Też mam ładną taką wklejkę, taką delikatną. Ale jednak ta książka nie jest dla mnie zaznana, a Elif Szafak jakby sama w sobie jest mega popularna. No tak, no może dlatego, że właśnie... inny target i to już ma mniej chętnych. Tak. Okej, kolejna książka to właśnie my. Tutaj mamy kolaborację Adama Silvery i Becky Albertali. Kontynuacja, a jeśli to my... Tak. No generalnie mam ochotę, jeśli znajdę ochotę na coś takiego lżejszego, wakacyjnego, to właśnie może sięgnę sobie po te książki, bo one zbierają z tego co takie sympatyczne opinie. Wydaje mi się też, że mamy tutaj takie wątki trochę muzykalowe, więc tak, czuję się zachęcony. Też Nowy Jork, więc to takie też może właśnie fajnie ten Broadway tej grać. Tutaj mamy Młody Mungo, Douglasa Stewarta. No, to też była dosyć głośna premiera wydawnictwa poznańskiego, jak ona wychodziła. My Shaggy'ego Bane'a nie mamy, no nie czytaliśmy i no też wiadomo, nie będziemy szybko pewnie czytali, to też może trochę poleży u nas na regale, ale jakoś tak mnie ta bardziej zaciekawiła chyba niż Shaggy Bane, chociaż one są chyba dosyć podobnych klimat, tak mi się zdaje, takie generalnie queerowe te książki. To jest zwykła wklejka z jakimiś polecajkami. Literatura piękna, to pewnie taka, będzie jakieś trudne tematy poruszała, ale właśnie dosyć gruba jest. LGBT. No. Okej, kolejna książka to Duchy, których nie chcemy zapomnieć. To jest książka osoby autorskiej od wszystkiego co najlepsze i takie klimaty właśnie śmierci, życia po śmierci i duchów. Mnie to zawsze jakoś kupuje, nawet lubię takie seriale, lubię takie książki, mnie to zawsze trochę ciekawi, kiedy coś takiego widzę w opisie. Tak, i ona może być taka też właśnie na pewno jest wartościowa. Tutaj taka typowa rozrywka, fantastyka Tahere Mafi, taka nowa książka, Utkane Królestwo. Nie wiem, czy to jest najnowsza książka, taką, którą Tahere napisała, nie jestem pewien, ale na pewno najnowsza Winnie wydana. A to myślę, że jest do tych Julii. Dotknij mnie. No ale generalnie jedna z nowszych. Ale myślę, że u Tahery to może być najnowsza. Jest bardzo ładna, moim zdaniem. Ładnie ta okładka prezentuje. Ale nie wiem, jakie opinie zbiera, bo na przykład Naznaczone Złotym zbiera dobre opinie, a właśnie nie wiem, co z tobą. Ja też nie wiem, ale generalnie opis ma całkiem ciekawy i to też się wydaje, że może mieć sporo romansu, ale i tak chyba bardziej mam ochotę na nią niż na nasze puste przysięgi. Jakoś tak mi się wydaje. I jest 14+. Okej, to w takim razie to już była ostatnia z tej pierwszej paczki. Dobra, to moja ostatnia książka z pierwszej paczki to jest Nie rób scen, Flora, bo akurat mieliśmy ten luksus, że skoro tych książek było parzyście, czyli 10, to Mikołaj wybrał 5, ja wybrałem 5. To jest taki właśnie wybór, bo książka była polska, więc to od razu mnie troszkę zniechęca, ale też nie chcę tutaj oczywiście przekreślać, ale właśnie mamy takie klimaty teatralne, znowu właśnie jakieś, nie wiem, czyli muzykalowe, ale samo to, że okładka mi się podoba, zaciekawiło mnie, lubię ten grę słów w tytule, czyli nie rób scen. Teraz przechodzimy do drugiej paczki z wydawnictwa poznańskiego. Mamy tutaj Zacznij żyć, Chloe Brown. Jest to romans zagranicznej autorki, co mnie ucieszyło właśnie, jak zobaczyłem na stronie wydawnictwa. Padła mi się okładka, taka graficzna, jest fajna. Historii dokładnie nie chcę przytaczać, ponieważ tak, no znam tak dosłownie minimalnie, więc nie chcę tutaj, wiecie, skłamać czy coś, przekręcić, ale generalnie jest całkiem fajna, więc jeśli ktoś ma taki romans, to myślę, że to będzie fajny wybór. Kolejna książka to jest, wydaje mi się, że albo kontynuacja Nie lub sen Flora, albo jakaś powiązana książka przez bohaterów, już w porządku Mela. Śliczne są te okładki. Śliczne. Bardzo mi się podobają. I właśnie takie, tylko tak jak Nie lub sen Flora podobało mi się ta gra słów, nawiązująca właśnie takiej trochę scenicznej, teatralnej fabuły, tak już w porządku Mela, no to jest taki po prostu tytuł. No bo może będzie nawiązywało w jakimś innym stopniu do fabuły może tej drugiej książki. Możliwe. Ale to są dobre opinie zbierają właśnie książki tej autorki i w ogóle pierwsza okładka to jest ta wygrana w konkursie, mi się zdaje, że był konkurs na zaprojektowanie okładki i myślę, że to jest jakby był konkurs, właśnie zwycięstwo jest. No to nie dziwię się, bo są bardzo ładne. Tak mi się wydaje. I też widać, że druga jest chyba przez tą osobę samą zaprojektowana, bo jest w bardzo podobnym stylu. Coś, na co bardzo czekaliśmy, a przynajmniej ja czekałam, ale ty pewnie też, czyli Wiedźma z bliska Wiktorii Schwab. No nowa książka Wiktorii Schwab, jak wychodzi w Polsce, to zawsze to cieszy, więc... Jest to książka debiutancka, więc wiadomo, jak te debiutanckie książki, one lubią różne opinie zebrać i też gdzieś mi się obiło uszy, że te początkowe książki Schwab nie są najlepsze, no więc no zobaczymy, ale jednak ja wierzę, że to będzie dobre i wierzę, że mi się będą wszystkie książki Schwab podobały, ponieważ... Ale przez początkowe książki Schwab to masz na myśli tę i jaką jeszcze? No właśnie nie wiem, nie wiem która dokładnie. Ale jeszcze jest coś, co nie jest wydane w Polsce. Tak mi się wydaje, ale nie, chyba może jedna z już wydanych książek w Polsce jest taką starszą książką, przykładowo Mroczna Krypta. A Mroczna Krypta jest raczej starsza. Więc może o tym chodziło, ale nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że wszystkie są wydane w Polsce. Mi też właśnie, że tak Patryk mówił, bo właśnie to jest patronat Patryka z odcieni czytelnictwa, którego pozdrawiamy, który totalnie się jara, ponieważ Schwab to jest jego autorka taka, no myślę, że jeden z autorek życia. Więc no, nie moglibyśmy tutaj nie pozdrowić, ściskamy. Tak, no, ja na pewno mam ją w planach i to może jakichś dosyć bliższych, bo ciekawi mnie. Okej, lecimy dalej, teraz dwie książki z tej paczuchy, czyli dwie książki Adama Fabera. Jest to jedna seria, mamy kontynuację, czyli drugi tom Wilk z lasu i trzeci W przeklętą godzinę. Bardzo ładnie są wydane te książki, szczególnie tej okładka mi się podoba, drugi. To ja teraz polecę z... A jeśli zniknie pustynia, chyba taka jedna z tych książek, które się dosyć bez echa obeszło, mam wrażenie, Winidia, ale jest mega króciutka, więc jeśli ktoś będzie chciał taką właśnie szybką lekturę, żeby tak długo na nią nie spędzić, to można ją ale właśnie szybko przeczytać i wklejka jest cudowna. No i też tak ma wielkie litery ta książka, więc naprawdę można szybko pochłonąć. Z tego co słyszałam, to ma takie motywy ekologiczne. Tylko ja jeszcze pokażę, bo ty dwie pokazałeś na raz. To jeszcze pokażę Płomień i Reszka, czyli to jest debiut polskiej autorki Klaudii Kołodziejczyk. Mi się wydaje, że to jest książka też z konkursu chyba wygrana, że Winnie organizowało z jakąś biblioteką konkurs. Ja kiedyś widziałam takiego live'a, gdzie czytali wyniki i właśnie wydaje mi się, że tam się książka inaczej nazywała, ale coś właśnie z płomieniem, szklany płomień, coś takiego to było, więc obstawiam, że może właśnie po prostu jakby zmienili nazwę. Na fajną nazwę, Płomień i Reszka bardzo mi się podoba, nawiązanie do Orzeł i Reszka. Tak, ale właśnie fajnie, ładna jest ta okładka, podoba mi się. Ale z tych polskich autorów na książki Hani Czawan dużo bardziej, do nich dużo bardziej mnie ciągnie. Tak, bo ta jest taka sztampowa. Dobra. Kolejna książka to jest Żuchwa Kaina z czwartej strony, czy z czwartej strony kryminału? Chyba kryminału. Mega ciekawa książka, ponieważ każda strona tej książki, pomimo że opowiada jakby jedną historię kryminalną, to strony nie są poukładane tak, że jedna, druga, trzecia, tylko te strony skaczą. Że na przykład na pierwszej stronie może mieć wydarzenie z połowy historii, później na przykład jest końcówka, później coś z samego początku i to jest też taka gra, podobno z tego co wiem, te strony, one mają też takie zaznaczone tutaj, takie linie cięcia, że dosyć łatwo je podobno wyrwać i nawet mają, chyba ta książka ma taki jakby spis, że można sobie próbować te strony poukładać po swojemu. Bo wiem, że też są miejsca na notatki. I tutaj mamy takie jakby wypunktowane miejsca. Karta w druku powinna być kartą i wtedy możemy sobie spróbować ułożyć całą historię. Ale z tego co wiem, to nawet to ułożenie historii może nie być aż takie... Właśnie ciekawe jest to, czy jak już ułożysz historię, czy już masz całe rozwiązanie, czy wtedy też jeszcze jest coś takiego do rozwiązania w tej zagadce. Mamy tutaj kolejny tom Dotyku Julii, czyli Ulecz Mnie. To jest w końcu chyba ta książka, która nie była wydana w Polsce, chociaż nie wiem, czy trzeci tom też jeszcze nie był. Nawet trzeciego nie było? Właśnie nie, chyba. Mi się zdaje, że... A może trzy... No tak, bo ona była w tej trylogii wydane. To ten jest pierwszy w takim razie w Polsce. Ulecz Mnie. Nie wiem, ta okładka mi się trochę mniej podoba chyba niż tamta. Jest taka trochę blada. A mi się podoba, taka biała z zielonym, no. Nie wiem czegoś najbardziej, czy coś, ale podoba mi się. No i swój klimat jest 14+, bo tamte też, że były wydane jeszcze w zeszłym roku, to nie miało tego, więc 14+, jak coś. Dobra, to w takim razie kolejna książka, to już chyba moja ostatnia z tej paczki. Książka Hani Czaban, Ostatnie światła gasną. Przepięknie wydana, taka właśnie lekko materiałowa okładka, prześliczna wklejka i do tego właśnie historia o takim bractwie, sekretnym stowarzyszeniu. No kusi mnie ta książka. A mnie też kusi. To jest 12+ i ja jeszcze nie czytałem cały ten czas, ale prędzej bym przeczytał Ostatnie światło gasną. No i to jest początek trylogii, nie wiem czy mówiłeś. Nie. Okay. Nawet chyba nie wiedziałem. Nie powiedziałem, że seria, ale nie, że trylogię. To teraz już przejdziemy do książek, które kupiliśmy na targach książki, tak? Ty już nie ma żadnej? Nie mam już. Dobra. To ja zacznę od moich zakupów, kiedy Sławek z Helenką, o wtedy to był już drugi dzień, kiedy odpoczywaliście, to ja poleciałem i wytargałem 2 książki. Tutaj mam Miss Rule. Miss Rule. No wiem, że brzmi dziwnie, ale... Albo Miss Rule. No, ale no, dużo mi jakaś tak łatwiej. No generalnie to jest książka, drugi tom Malis. Ja czytałem Malis, które rozczarowało mnie zakończeniem, ale w trakcie było naprawdę super i myślę, że drugi tom może być ciekawy, ponieważ miałem takie wrażenie, że nie wiadomo co będzie w tym drugim tomie, bo tamten jak skończył, no średnio, ale jak przeczytam opis tego, to jestem mega zaciekawiony i w takim razie na pewno muszę przeczytać i dosyć mnie to kusi. Okej, okay, tutaj jest trochę więcej chyba, tak. To może bym pokazał. Tak? No tak, bo ja mam kilka książek targowych. To ja może pokażę jeszcze drugą książkę TJ Kluna, czyli autora Dom nad Błękitnym Morzem i tutaj mamy Pod szepczącymi drzwiami. Też jest to ciekawa opowieść. Taka, one mają swój klimat moim zdaniem, te dwie książki. Są takie dosyć właśnie bardziej spokojne, takie właśnie, dosyć obyczajowe, ale z takimi elementami fantastycznymi. Ale tutaj mamy motyw śmierci, że z tego co kojarzę, ta książka zaczyna się od śmierci głównego bohatera, bo właśnie mamy tu właśnie motyw takiego trochę życia po śmierci. Ale też takie patrzenie na swoje takie decyzje, swoje takie uczynki w życiu. Wspomnienie swojego życia. Bardzo mnie ta książka ciekawi. Bardzo, bardzo. Mnie tak samo. I jest super. Ładną ma okładkę bardzo. I jest jakaś szansa, tak czuję po kościach, że od czasu, kiedy to nagrywaliśmy, czyli pod koniec maja, do czasu, kiedy oglądacie ten odcinek, być może już ta książka zostanie przeczytana. Okej. Nasza książka, którą dostaliśmy na targach od wydawnictwa Uroboros, Tak właśnie przegrywasz wojnę czasu. Jest to książka sci-fi, ale jest taka bardzo poetycka. Jest to powieść epistolarna, która właśnie, no i do tego właśnie sci-fi, no mega się ciekawie zapowiada. Z tego co słyszeliśmy, to jest to książka właśnie taka, którą trochę traktować trzeba jak poezję, nie do końca rozumieć, ale po prostu ją czuć. To teraz pokażę książkę, najnowszą książkę Alice Oseman, czyli I Was Born For This. I trochę jest ostatnia, która jest taka z tych takich zapowiedzianych książek Alice Oseman przez wydawnictwo, więc już mamy wszystkie. No super, no mega się cieszymy. To też jest taka historia niepowiązana ani z Heartstopperem, ani z Loveless, taka też zupełnie inna. I tutaj mamy coś o zespole muzycznym, właśnie taki świat muzyki, więc może być to coś ciekawego. Szkoda, że Radio Silence nie wyszło w tej szacie graficznej. To prawda. Okej. Kolejną książkę pokażemy razem, czyli Miłość TikToka Magdy Pioruńskiej. To jest książka dla nas troszkę wyjątkowa, ponieważ jesteśmy w tej książce, ale nie jako patroni, tylko jako tak jakby recenzenci. Po prostu jesteśmy, ale w ogóle ładna wklejka. Bo to jest tak, że my recenzowaliśmy tę książkę wewnętrznie. Nie jest tak, że ona się nam tak różnie podobała i oczywiście napisaliśmy to szczerze wydawnictwu, ale później jeszcze braliśmy udział w takich konsultacjach na zasadzie pomagaliśmy wybrać okładkę, pomagaliśmy wybrać nazwę tej serii, czyli Perseidów i generalnie mieliśmy na trochę wkład i doradzaliśmy i przez to właśnie w podziękowaniach jakby od redakcji, kiedy jest strona, to tam są wymienieni twórcy, którzy właśnie ich w ten sposób wspierali i też byli takimi konsultantami. No jest to bardzo miłe, takie jednak właśnie, wiadomo, że nasz wkład nie był jakiś bardzo duży, no bo jednak musieliśmy doradzić, tam decydować coś, tak co sądzimy, ale jednak to jest bardzo miłe, że po tym czasie takiej wsparcia, też takiej współpracy miłej właśnie, no znaleźliśmy się przy takich podziękowaniach. A zwłaszcza, że jak przejrzałem sobie pierwotny plik, który dostaliśmy wtedy do czytania i ostateczną wersję, to były różnice i na przykład była taka jedna różnica, nie chcę tutaj mówić na jaka, natomiast zwróciłem uwagę, że to by się można było poprawić i rzeczywiście było poprawione. Ja nie mówię, że ja jestem jedyną osobą, która to zauważyła i która tak zasugerowała taką zmianę, ale samo to widzę, że jakby że to nie były takie, wiecie, puste role tych konsultantów, tylko naprawdę jakby jakieś wspieraliśmy redakcję i nasze uwagi były brane do serca. Ale okładka jest ta, którą my wybraliśmy. Tak, my na to stawialiśmy, bo bardzo nam się podoba i w ogóle książki są super wydane właśnie pod względem wklejki, skrzydełek, okładki, jeszcze ilustracje mają w środku, bardzo ładne ilustracje, też warto pokazać. Także książka naprawdę, to jest tak, że nam się średnio podobała, ale książka nie zbiera złych opinii. Powiedziałbym, że sporo ma takich właśnie osób, które lubią ten klimat, które się jakby dobrze czują czytając tę książkę. Także nie przekreślajcie jej i zainteresujcie się, bo może to być coś dla was i fajnie, że porusza właśnie takie tematy social mediów. I też fajnie, że ma też oznaczenia wiekowe, 16+. plus i super, że coraz więcej książek właśnie. No. Czy na tych Instagramach, czy też właśnie to na książce jest wydrukowane, to jest super. W takim razie kolejną książkę, którą pokażę z targów, również dostaliśmy z Uroborosa, jest to Wojna Lotosowa, Tancerze Burzy, pierwszy tom serii J. Krzysztofa. Jest to, ta seria już była w Polsce niedostępna, wydawana przez chyba... Też Uroboros. A. No i teraz wyszła w twardej oprawie. No obie są, uważam, okładki bardzo ładne, ale tutaj mamy właśnie twardą oprawkę, takie błyszczące grzbiety, no, jeszcze ścięte. No śliczna jest ta książka. Taka delikatna kwiatowa wklejka i jest to patronat Oli Muncharm Books, którą totalnie ściskamy. Z tego co kojarzę, Ola będzie miała patronat nad całą serią, więc to jest super osiągnięcie. No i Patryk i Ola to jest po prostu największe słodziaki Bookstagrama. A ja właśnie te książki, co kiedyś je kupiłem, bo mnie w miarę jak się kusiło i wiem, że są takie niedostępne, a znalazłem na Oliksie używane, więc akurat kupiłem całą serię, teraz są jeszcze wznawiane tak przepięknie. To ja pokażę coś, co mnie mega kusi, czyli Jeśli jutro nie nadejdzie. Też dosyć głośna premiera, mam wrażenie teraz. Dużo osób ją pokazuje. To jest taka młodzieżówka queerowa, ale o pętli czasowej. Uważam, że to jest super pomysł. Jestem mega ciekawy i ta wklejka, gdzie są takie dni odliczane, no. To jest też coś czadowego. Ja mam bardzo ochotę. Motyw pętli czasowej również mnie jak najbardziej zachęca. To jeszcze nam pokażę. To jest The Inheritance Game, tom trzeci, czyli Ostatni Gambit. Ja jeszcze drugiego nie czytałem, ale mam w dosyć bliskich planach, ponieważ mnie ciekawi, więc może akurat jak się, bo sumno się mocno kończy ten drugi, to może jak się skończy aż tak mocno, że akurat przeczytam trzeci od razu. Powiedz mi, czy tak mocno się kończy. Ale on już trochę grubszy niż tamte, mam wrażenie, no. Tak? Potem go trzymam. Ale jeszcze ma być taka dodatkowa historia o tych braciach. Tak. Okej, książka, którą teraz pokażę, to Heartbreak Boys. Jest to nowość z wydawnictwa Booksforia. No jak to oglądacie, to już pewnie nie aż taka nowość, ale tę książkę dostaliśmy w takim pakiecie właśnie z wydawnictwa Booksforia razem z naszym patronatem, trzecią grzeczną dziewczynką i właśnie dostaliśmy też te książki Heartbreak Boys. A mnie ona ciekawi. Jak mnie ona zaciekawiła, jak już kiedyś było zapowiedziane, jak przeczytam sobie opis, bo ma tutaj fajnie powieść drogi i to mi się podoba. O, tylko fajnie. Akurat jest w Anglii się dzieje akcja. No, to też ciekawe, bo motyw drogi lubić w Stanach. A to właśnie, ale w Anglii, ale też jest ciekawe. Tutaj mam komiks, który kupiła sobie Helenka, czyli Mroczne Sąsiedztwo, tom drugi, czyli Znak, Holly Black. Ja czytałem pierwszy teraz jakoś, bo trwa Comics Con, organizowany przez Karolinę Kąbuk i też Olę Książkowego Freaka. I właśnie czytałem sobie pierwszy tom i podobał mi się, jestem zadowolony z tego, a że pewnie już też słyszeliście moją opinię we Wrobapie. Ale... A Hela czytała pierwszy tom? Nie, nie czytała, ale kupiła drugiego, już byliśmy na stoisku, bo ja tam byłem właśnie z tą Alice Oseman. I też komiks, który kupiliśmy w trójkę, wszyscy chcieliśmy go, czyli Domestic Fluff, Weroniki Łodygi i Anny Krztoń, tak. On jest przepiękny. I o tyle nam się fajnie trafiło, że akurat na stoisku autorka i ilustratorka podpisywały ten komiks, więc już mamy imienne autografy. I to jest przepiękny rysunek, no. Także super. I tylko pokażę... Fajnie nam się udało, bo pewnie byśmy sami z siebie nie czekali w tej kolejce, która była duża, a że przynajmniej było 5 osób, bo dopiero kolejka się tworzyła, to złapaliśmy miejsce. Tylko chciałem już pokazać kreskę tego poprzedniego, bo wiem, że dużo osób lubi zobaczyć kreskę. A on też jest czarno-biały akurat, ten komiks. O. A pokaż w środku, chociaż troszkę dalej jakiś obrazek. Chyba trochę bardziej, nie, bo ta kreska taka inna zdecydowanie niż tamta. Ona taka trochę starodawna mi się ona kojarzy i też wiem, że to chyba się tak pisało, że jest ona taki vintage styl. Możliwe. Okej, i książka, w sumie taki mój jedyny indywidualny zakup na tych targach to Czarna Kawa Agaty Christie. Przepiękna książka z tej serii, którą widzicie za mną. Taka zupełnie też inna i aż po prostu taka no, mocno inspirowana tą kawą, ale nawet po opisie mi się podoba. A to ja opis nie czytałem, ale ładna jest, przepiękna. Jest ta książka z tej akurat gałęzi z Poirot, tą detektywem. To są moje wszystkie książki targowe. Moje też. Dobra, w takim razie zostały nam już tylko takie prywatne zakupy z ostatniego czasu. No to ja też zacznę, mam ich więcej. No, ty zacznij. Tak, o, mamy tutaj, jak przeczytać. A Fate Darker Than Love, czyli książka taka urban fantasy, chyba tak mi się wydaje, z Madridu. Nie jakoś bardzo popularna, ale całkiem ciekawa. Mamy tutaj właśnie chyba opartą historię na mitologii nordyckiej, więc to mnie zaciekawiło też. To może później za chwilę pokażę tam w takim razie. A tutaj mamy Vespertynę z wydawnictwa Vesper, czyli taka pierwsza młodzieżówka tego wydawnictwa. Właśnie to jest super, że Vesper też poszedł w młodzieżówki, ale one są dalej zachowane w tym takim klimacie vesperowym, czyli takim dosyć mrocznym, takim właśnie ala horrorowym, bo mamy tutaj właśnie jakiś pakt chyba z diabłem, coś takiego, z jakimś demonem. To mogą być młodzieżówki trochę dla starszych, ale super, że w ogóle idą w ten target. Tak, i super. I też jak Vesper kupił jakby prawa do Vespertyny, czy to się nie mogło jakby, no nie mogło on do innego wydawnictwa trafić. No. Ty coś jeszcze pokazujesz? No pokażę, no bo miałem pokazać tą jedną, ale... O, to teraz pokażę jakby Słodkie Kłamstewka, Pretty Little Liars, Sary Shepard i pierwszy tom Kłamczuchy. Ja mam całą serię, kupiłem, to nawet nie pytajcie, ile to kosztowało, ale te książki te dalsze są tak trudno dostępne, że osobno bym ich w życiu nie zebrał, a więc ktoś sprzedał całość, czy nie takiej ekstremalnej cenie, no bo też jak śledziłem te różne ceny, więc nie było jeszcze najgorzej, to kupiłem i jestem zadowolony, że mam. Długo o tym myślałem, czy chcę, czy nie chcę, ale w końcu znam, że raz się żyje, ale pokazuję tylko pierwszy tom, żeby nie znosić tej tych 17 tomów chyba, czy 16, i też takie dwa dodatki akurat były, jakie kupowałem, więc jestem zadowolony. No ale kupiłem dosyć, już jakiś czas temu, już trochę leży u mnie, ale jeszcze nie przeczytałem, no. Po tym odcinku mam nagrywać jeszcze jeden odcinek, ale jest mała szansa, że tego zbierzemy. Ja sobie o tym myślałem przed chwilą, że musimy przeliczyć, czy musimy nagrywać dzisiaj, czy możemy już odpuścimy sobie. Bo po prostu płonę. Dobra, to w takim razie to wam pokażę. Te dwie książki, jest to seria wydawnicza, ona chyba nazywa się Ponadczasowe Powieści, ale też nazywa się serią Cranford. I właśnie dużo jest tych książek, ma być łącznie bardzo dużo, tam nie wiem, czy jest 50, 40. Ja na razie mam tutaj 5 i 6, 7 mam na razie. Moja najnowsza to jest Opactwo Northanger, Jane Austen, i mam też Pani Bovary, Gustawa Flauberta. Bardzo ładne są te książki. To i tak uważam, że ta jest szczególnie bardzo ładna, a niektóre są, bo one mają kilka tych wzorów, różne kolory, ale troszkę jest minus, że one się będą później powtarzały. Na zasadzie, że te wzory się powtarzają, kolory się powtarzają. No to jest trochę minus. No, bo szczególnie właśnie, że mogliby zrobić sobie trochę mniej, może każdy autorski projekt, ale są, uważam, prześliczne. Każda wam tylko pokaże, ma taką ilustrację na samym początku, ale tylko jedną, ale to i tak zawsze jakiś plus. Dobra. I one jeszcze wcale nie są takie drogie, jak właśnie na... Tak, one chyba kosztują 4 dyszki tak okładkowo, bo na pierwszym można było kupić 10, bo to jest trochę gazetkowa seria. To ja teraz pokażę książki Colleen Hoover dwie, czyli Reminders of Him, ta mnicha popularna, i to na pewno bardziej, czyli Is and With Us. No ta jest na TikToku mega popularna. Ogólnie Colleen Hoover jest tam popularna. No jakoś tak nabrałam ochoty trochę na te książki i uznałam, że szczególnie na tą, ale wziąłem sobie tą drugą od razu i nie wiem kiedy przeczytam, pewnie długo jeszcze nie, ale jakoś tak, bo też sprawdziłem, że na czytniku ich nie ma, bo myślałem sobie, że może wezmę na czytniku, bo żeby nie kupować, ale akurat nie było żadnej, więc wtedy zamówiłem sobie. Ja teraz wam pokażę książkę Almost Kiss, Nie flirtuj ze mną na fizyce. I to jest tak, że to jest taka książka właśnie typowo szkolna, z wydawnictwa literackiego. Też mi się wydaje, że wydawnictwo literackie poszło za modą i zaczyna wydawać takie młodzieżówki, bo chyba wcześniej jakoś mało ich miało. Ale ja nie wiedziałem, że ta książka, którą tutaj pokazuję na skrzydełku, to też jest z literackiego. To mam ochotę na tę książkę. Ja wiedziałam, że to jest literackie, ale to jest nie tej samej autorki. Shirley, a tutaj nie, Amy Noel. Bo ja myślałem, że jak reklamują, to że to jest tej samej autorki. Nie, chyba po prostu reklamują to, że idą w młodzieżówki i są inne młodzieżówki, są swoją zareklamować. Właśnie to, że idą w młodzieżówki, to jest super, i to, że ta książka, ta mnie w ogóle nie ciekawiła, ale jak już ją kupiłeś i tak jak myślałem, żeby o to, żeby ją kupić, to mnie zaciekawiła. Mnie ta zaciekawiła po tym, jak ją zobaczyłem chyba u Oli Książkowego Flika. Ale ta druga też mnie ciekawi właśnie. Nie, szczególnie ta druga, ta Fake Dates, bo ona właśnie teraz ma taki dłuższy tytuł, bo wzięli cały oryginalny angielski. Tutaj mam Swiftowie, czyli też taka książka middle grade, ale bardzo chwalona i bardzo popularna. Ona mi się kojarzy trochę z rodziną Adamsów, tak po opisie, bo też mam taką dziwną rodzinę, taką właśnie osobliwą, że oni tam imiona mają chyba jako takie losowe słowo ze słownika, chyba że jak muszą wybrać imię, tak po prostu losują ze słownika jakiekolwiek i tak nadają te imiona. I mamy tutaj jakieś właśnie śmierć, pogrzeb, tajemniczy, jakieś borderstwo czy coś takiego. Fajne. Więc to mi się podoba. I tutaj mamy Głaz, który nie za bardzo mnie ciekawił kiedyś. Teraz może też jakieś mam takie sceptyczne nastawienie, więc nie wiem, dlaczego akurat kupiłem, ale uznałem, że może kiedyś, jak będę miał ochotę, to sięgnę, i też jest dosyć cienka, więc zobaczymy. Ale to jest, nie wiem, chyba ma takie elementy fantastyczne, z tego mi się co wydaje, może taki realizm magiczny bardziej, że obyczajówka z wątkami takiego realizmu. No zobaczymy. Gdybym miał przedstawić w palcach moją ochotę na tę książkę, pokazałbym Ale mi się na to kojarzy hajs porównywana z sezonem luster, więc nie wiem czy poziomem, ale tak bardziej problemami, historią. Bardziej myślałem do sezonu luster. Mnie też. Zwyczajne potwory. Jest to książka, którą kupiłem sobie w Łodzi, kiedy byliśmy z Patrykiem i Olą w Empiku. Miałem na nie bardzo ochotę, kiedy dowiedziałem się, że jest taka długa, bo ma, nie wiem, z 600, no około 6, ponad 600, są 650. Zdziwiłem się, po opisie mnie mega ciekawiła. Trochę nie dostała, bo ja zacząłem ją czytać, byłem jeszcze przed połową, ale trochę nie dostałem tego, czego oczekiwałem. Skończyłbym, bo ogólnie mi się podobała, ale przyszło Dziedzictwo Hogwartu, wtedy prawie w ogóle nie czytaliśmy i później po Dziedzictwie już jakoś nie potrafiłem dość do niej zmotywować. Nie wiem, czy kiedy to oglądacie, jest u mnie przeczytana, jest szansa, że nie, ale trochę żałuję. Nie. Trochę żałuję, bo chciałbym ją skończyć. Gdyby była w audiobooku, to raczej na 100% bym ją skończył. To tak samo podczas tego spotkania kupiłem sobie potężną dawkę Alice Oseman, która też mnie nie kusiła, jak ją wychodziła, ale teraz mam mega na nią ochotę. Tak po tym, jaki jest opis, bo on jest taki trochę nie w moim stylu i też nie w naszym stylu, no. ale to mnie jakoś tak intryguje w tej książce. I też czytałem, wiadomo, tam pierwsze zdanie, czy pierwsze dwa zdania, jak już kupiłem i jakoś mega mi się podoba styl pisania, bo jest taki właśnie dużo tego humoru, taki nastawiony, taki właśnie lekkość, więc nie wiem, jakoś mam mega ochotę na nią. Nie, to mi jest proszę wszystkiego, podoba mi się ta taka czerwcowa ich premiera. Ja wiem, ona też taka, ona jest podobna jak taka z literackiego. Ta Fake Dates, też kawiarniana okładka, taka żółtawa, pomarańczowa, ale bardzo mi się podoba. Kolejna książka, trochę kojarząca mi się Zwyczajne potwory, czyli Wszystkie nasze klęski, kontynuacja Wszyscy jesteśmy łotrami. No ta książka jest jeszcze grubsza, bo już tamta nie była krótka, ta jest jeszcze grubsza, ale no kusi mi ta książka. Już teraz nie w audiobooku, teraz w formie czytanej, bo trochę żałowałem, że tamtą wziąłem sobie w audio. Mam wrażenie, że lepiej bym ją przyswoił w formie papierowej, ale bardzo mi się tamta podobała. Jestem ciekawy tej kontynuacji i tego, skoro to jest już zamknięcie serii, to tego jak właśnie te wiele interesujących mnie wątków zostanie pozamykanych. Humory w cukrze Marty Bijan. To zamówiłem tę książkę właśnie tej przedsprzedaży, co były podpisy autorki, więc jestem... Jakoś jak się nie wiedziałam, czy to będę zamawiał, ale w końcu uznam, że jak już jest taka okazja, to zamówię sobie. A szczególnie, że ta cena nie była jakoś taka większa, wygórowana, że tam jest podpis. Nie. Tylko wydaje mi się, że ona była w miarę takiej zwykłej cenie. I jeszcze ma przepiękną. Śliczną. Ale w ogóle okładka jest bardzo ładna, bardzo mi się to podoba, jak jest to graficznie rozwiązane. Dlatego ja tak książkę też sobie przesłuchałam w audiobooku, bo akurat jest audiobook, więc no fajnie, że coś takiego powstało też. Ja nawet myślałem, czy nie przeczytać, ale wiem, że chcę przesłuchać, bo słyszałem, że tam się przez większość książki nic nie dzieje, to jest taka typowa obyczajówka. No tak, taka młodzieżówka, obyczajówka, wakacyjna trochę. Dopiero pod koniec coś dzieje, więc to mnie zdecydowanie przekonuje, żeby jednak w audio, bo mniej się nudzę na audiobookach. No niby tak, ale to jednak się czyta młodzieżówki, takie obyczajowe, to też... to też się nie nudzisz. No tylko właśnie, że może po prostu do tej nie wolno pochodzić z podejściem, że nie spodziewajcie się akcji, tylko spodziewajcie się takiej obyczajówki, która na koniec ma jakieś tam, wiecie, bardziej takie mroczne, takie wydarzenia bardziej no właśnie przypomnione jakąś akcją. Okej, w takim razie kolejna książka to jest Zakup Helenki, Enola Holmes i Sprawa Czarnego Powozu. Nie mam tutaj co wiele powiedzieć, poza tym, że to jest kontynuacja kolejnej serii, ale zmieniły się te oprawy tych książek. Także kiedyś były twarde oprawy typowo, a teraz są zintegrowane. O, ale wklejka! Takie powoziki, takie koniki i powoziki. Ale śliczne. Ładnie są wydawane te książki. Ładnie są, ale mogli zostawić cały czas twardą oprawę. Przecież dobrze, że nie dali miękki, że jednak na regale się nie różni za bardzo, tak bardziej w ręce to czuć, no. To ja mam tak samo z tego spotkania, jak byliśmy w Łodzi, którą kupiłem, czyli Wyznania rzekomo porządnej dziewczyny, czyli książka z Masridu, która bardzo mnie ciekawi, ponieważ tak jak już wspominałem w ostatnich odcinkach, że podoba mi się motyw wiary w książkach, no i tak samo mamy córkę pastora, z tego co kojarzę, więc to też może być tutaj fajnie poprowadzone. Jest taka queerowa książka, więc jeszcze bardziej mi to zaciekawiło. Dlatego tak, to jest też z tych młodzieżówek, które kupiłem i które tak wołają do mnie trochę, jak leżą na półeczce, żeby właśnie może przeczytać. Ale to jest tak, że ostatnio widziałem, że ktoś czytał tę książkę, tylko nie mogę sobie przypomnieć kto i bardzo mu się podobała. To dobrze. Dobra, teraz ja pokażę. To też jest chyba Zakup Helenki. Tak. Fotograf Docunek wspomnień. Cieszę się, że Hela kupiła tę książkę, ja ponieważ ona ze mną tak czasem chodzi, potem, że zanim wystygnie kawa mi się dosyć podobała i na początku myślałem, że szybko nie wrócę do tych klimatów, ale później coraz bardziej miałem ochotę. Ta książka po opisie mi też się bardzo podoba, właśnie możliwość wrócenia do jakichś chwil swojego życia. Także cieszę się, że Hela ją kupiła. Fajnie ją mieć. Nie ma jakiejś specjalnej wklejki, ale żałuję, że nie mamy zanim wystygnie kawa w twardej oprawie, tylko mamy w miękkiej. No i już nam się nie bardzo co dokupować w twardej. Ale cieniutka jest ta książka. Cieniutka, bardzo. Ja mam tutaj coś, co mnie też bardzo ciekawi, czyli 99 chłopaków. Ja tego nie wiem jak to przeczytać. Majki, Summersa. Michacha, no to... A to osób czyta Majki, trochę Micha. A ja czytam Micha i będzie Micha Summersa. Czytamy Micha Summersa, ale mi też najlepiej tak leży to imię. I szanić. No tak, i Adama Sass. I to jest tak, że ta książka też, jak ją zapowiedziało, to nas kusiła. Mamy tutaj właśnie taki, trochę mi się kojarzy motyw z One Lost Stop, trochę z Shary Wheeler, więc coś może być super. Słyszałam, że jest ta książka taka fajna, lekka, więc no idealnie. I też, bo jeszcze właśnie żadnych opinii nie słyszałem. To słyszałam, że ona jest taką fajną młodzieżówką. Wiadomo, porusza jakieś ważne takie tematy, ale dosyć lekka, słyszałam. Pokaż jeszcze tę książkę, zobacz, takie w miarę... Ładnie te okładki razem współgrają. Okładki. Aha, okładki, mi tam przychodzi ci o grzbiety. Nie, tak, okładki ładnie współgrają. Teraz mam Agatę Christie, Śmierć Lorda Edgewara, chyba tak. No, bardzo ładna Agata Christie, trochę w innej odsłonie. Mamy już jej takie bardziej różo-fiolety, ale to jest taki właśnie fiolet prawie, nie wiem, Daphne ze Scooby-Doo, właśnie taki trochę liliowy, bardzo ładna ta książka, dlatego mamy tutaj ciuszki. W ogóle projekt jest oryginalny, bo tak no. Trochę nie w stylu Agaty Christie. Trochę się wyróżnia ta książka i to mi się podoba. I tylko chciałem powiedzieć, że znalazłem ilustrację w tej książce. O, a pokaż mi ją, bo nie widziałem. Ale ładna. Ciekawe, czy jedyna. Nie, są więcej. Może nie jest ich dużo, ale pojawiają się. Ale widzę, no. Teraz na jakiś czas. Okej, teraz ja czy ty? A ile masz tych książek? No tak, to ja. Dobra, to ja pokażę serię, którą też kupiłem podczas tego wyjścia. Trochę tam nakupiłem sobie, teraz myślę. Nakupiłeś, ale tak... Bo ja już kolejną książkę mówię, że stamtąd mam. Wypominaliśmy Oli, że kolejnego dnia zrobiłem taki gigabook haul z Empiku, a sam dużo nakupiłeś, bo ja tak nie tak wiele. I mam tutaj Decimusa Fate'a, czyli tom pierwszy, Talizman i Marzenia i Rzeźnik z... No. Pominiemy to, bo to jest jakaś nazwa własna. W każdym razie te serie. Fajnie, że to jak na Fabrykę Słów ona nie jest za gruba, bo Fabryka jednak lubi wydawać te książki takie grubsze. Ta jest dosyć cienka, fantastyka. Wszystko okej, może nie zbiera jakichś zachwytów, ale chyba też jakby nie jest jakaś zła. Ja tylko widziałem, że Filip to czytał, ale nie wiem co powiedział. Ale właśnie mi się zdaje, że Kamil tak z książką po mojemu i on jakby czytał to i nie był jakiś taki oczarowany, że podobało mu się to chyba, ale tak jakby no, nie szałowo, więc zobaczymy. Ale myślę, że sobie bardziej przeczytam niż przesłucham, chociaż jest audiobook. Teraz książka, którą kupił Mikołaj. Pokazuję ją dlatego, że mam za mało książek do pokazania. Nasze mroczne serca Melisy Albert, czyli autorki Hazelwood. Ta książka nie kusi mnie po opisie. Kiedyś zapoznałem się opisie, kiedy widziałem, że właśnie Mazdik ją wydaje, ale nie wiem, jakoś mnie nie kusi. Przeczytajcie sobie opis jak chcecie i sami uznajcie, czy was kusi. To mnie kuszą te dawne lata, bo tam jest Chicago takich dawnych lat i chyba Chicago w takich aktualnych czasach. Mam nadzieję, że dużo będzie takich tych lat, to są 80., 90., coś takiego. No to może mieć klimat. I właśnie mam nadzieję, że będzie dobry. Tutaj wyjątkowa książka, czyli książka, którą kupiłem od Caroline, Made by Caroline, bo to jest jakby tygiel dusz, ale pomalowany przez Caroline. Czy to nie jest przepiękne? Ale to wygląda jakby wydawnictwo po prostu zleciło to w drukarni. No naprawdę. I projekt. I tak, ale to jest tak realistycznie po prostu pomalowane, tak dokładnie. Kolory tak dobrane. Ja też mam wrażenie, że to wygląda po prostu, gdybym tak wydawnictwo sprzedawało takie książki, to bym nie pomyślał sobie, że jakby jakoś to źle im wyszło, bo po prostu okej, że jest tak jakby naturalnie wydrukowane, a nie, że ręcznie pomalowane. No jest przepiękne. Mamy już taką tę książkę w zwykłej oprawie, ale na pewno podmienię ją. Wyciągniemy pewnie tamtą na górę, weźmiemy, a tą sobie włożymy na regał. I na pewno jak będę czytał to w tej wersji, bo jestem zachwycony. I będziemy przekonywać Caroline, żeby pomalowała nam drugi tom do kompletu. To prawda. Bo właśnie widzimy, że Caroline teraz dużo maluje zagranicznych książek, co dla mnie jest takie, no wiadomo, jakby ona sobie maluje takie, ale my dlatego nie będę jeszcze aż tak bardzo chętnie kupował, ale mówiła Caroline, że zrobiła ochotę na jakąś młodzieżówkę, żeby pomalować, że ja, że kupiłem, to zrobiłem jej ochotę, więc trzymam kciuki Caroline i jeśli to oglądasz, to wiesz, że jest przepiękna ta książka. Zrobiłaś super robotę i też powiedziałem, że nigdy nie przeczytałem książek po angielsku. Chciałbym kiedyś czytać książki po angielsku, więc nie mówię nigdy, ale no jest śliczna i zaglądajcie do Caroline, ona wystawia to na tych portalach sprzedażowych. Tak, Vinted, Elix, tam wszystko jest, więc zaglądajcie, bo na to będzie więcej projektów i ja też czekam, szczególnie na te właśnie polskie, ale na te zagraniczne też, bo sobie pooglądam, jakie są przepiękne. No bo jej miasto Jadeitu jest. Wow. O tak. Korzystaj też po angielsku jak coś. Ale jest przepiękne. Okej, książka, którą teraz pokażę, Dunbridge Academy, premiera Moondrive'u. Ja muszę przyznać, że ja śledzę Moondrive'owe premiery, bo cieszyłem się, że wracają na rynek, jednak jeszcze nie jestem jakiś oczarowany ich premierami. Te książki są też popularne, bo też myślę, że oni mają świetny team, super osoby tam właśnie działają w social mediach, ale jeśli chodzi o taki dobór premier, to nie jestem jakiś oczarowany, bo tam nie w miarę kusi, ale z tego co słyszałem, w tej Dunbridge Academy jest dużo obyczaju jednak. Ale to jest dosyć dobra opinia, moim zdaniem, zbiera na książkę obyczajową. Ale ja wolałbym już takie klimaty właśnie akademickie, trochę Dark Academy, właśnie pod jakimś kryminałem, thrillerem w tle. Tutaj mam Strażnik Tajemnic, Kate Morton. Kolejna książka z butikowej, którą ja wiecie, że ja zbieram. Nie mam teraz tej najnowszej, bo jak już nagrałem ten odcinek, to chyba jest wydana. Zatoka francuska? Tak, mi się wydaje. Tej jeszcze nie mam, no ale ta jest po prostu śliczna, już wam pokażę w środku. A mnie ostatnio a propos Zatoki francuskiej jakoś trochę kuszą książki Daphne du Maurier. Ale ładna. O, jest ta jest przepiękna. Ale Zatoka też mi się podoba. Ale wiesz, ona jest też w innym stylu trochę. Jest trochę, ale nie wiesz, co będzie miała pod obwolutą. Wiem, widziałem. Nie wiem, jaki jest kolor dokładnie tak jakby tego, ale tam taka mapa, chyba taki szlak trochę narysowany. No bo, taki morski klimat właśnie. No stateczek, fala. Jest taka marynistyczna. Wiesz, taką mapkę taką zrobioną. Tak mi się wydaje. Musisz kupić. No pewno kup. Dobra, to w takim razie teraz pod mój ubiór trzeci tom Rodziny Monet, ale pierwszy tom, pierwsza część trzeciego tomu, czyli Perełka Weroniki Marczak. No wiecie, ja jestem taką naszą perełką dzisiaj w tych perłach. W ogóle nagraliśmy super TikToka na targach książki w Warszawie z perełką. Możecie zajrzeć, jeśli nie widzieliście, gdzie właśnie ja, Mikołaj, Hela, pani ze stoiska ja i Luke Bóg właśnie, wszyscy mamy perły i tak pozujemy z tymi książkami. A co do tej książki, to ja jeszcze nie kupiłem tak naprawdę, bo Ula Słomka ją kupiła, ale zadzwoniła, czy nie chce odkupić od niej, ponieważ ona chyba sobie wtedy tam na miejscu była w Empiku i sobie kupi, więc ja uznałam, że nie będę zamawiał, tylko po prostu kupię od Uli, ale jeszcze nie oddałem jej pieniędzy, więc oficjalnie to jest książka Uli. Dobra, czyli jeśli przemilczysz temat, to wychodzi na to, że Ula by ci kupiła książkę. No tak. I tutaj mam jeszcze George'a Orwella i rok 1984. Też w tym takim przepięknym wydaniu, które jest tak popularne, bo jak tylko to świat książki wydał, to dużo osób się rzuciło na to wydanie, no ale nie dziwię się, ponieważ jest wspaniałe. Jest szał. I w ogóle super, że teraz świat książki idzie w te takie malowane brzegi. Mam nadzieję, że więcej wydawnictw pójdzie w to. Wklejka akurat jest zwykła, ale tutaj ona nie robi roboty, ponieważ roboty nie, robi. Te brzegi, ale te oczy aż błyszczą, bo cała okładka jest taka lśniąca i te oczy aż takie, nie wiem, są tak wyraziste. Przepięknie są pomalowane te brzegi i w ogóle super, że świat książki teraz maluje trochę brzegów. Nawet widziałem na miękkich oprawach książki pomalowanymi brzegami, ale uważajcie, bo na przykład jak ja widziałem w księgarni, to były te same książki i kilka miało malowane brzegi, a kilka nie miał malowanych brzegów, więc... może niektóre wydali tak, niektóre tak, no ale ta jest przepiękna. Śliczna. To ja już nie mam więcej. Ja też nie mam więcej. To idealnie co zrobiliśmy. No, fajnie to rozegraliśmy. Długo nam to zajęło, po prostu już płonę, nogi mnie bolą, nie nagrywam kolejnego odcinka. Nie, nagramy sobie kiedy indziej. Ale cieszę się, też nie pokazywaliśmy więcej książek, ale no zrobiłem sobie ochotę na parę. Gdybyś miał tak wyznaczyć, co cię z tego kusi? Mnie na pewno TJ Klun i ten Pod szepczącymi drzewami. Tylko jedną? Nie, no nie jedną. Mnie jeszcze kuszą wszystkie nasze klęski, jako kontynuacja. Trzeci tom Kosiarzy, którego jeszcze nie mamy, ale liczę, że niedługo wyjdzie. To mnie kusi Alison Tandy, tęża dawka, kusi mnie Swiftowie mnie kuszą. No za dużo jest. Wespertyna mnie dosyć kusi. Mnie też ostatnio Wespertyna jakoś kusi. Właśnie z tego, co widziałem, Dr. Book się podobała. Tak, ale też te książki literackiego, takie młodzieżowe, też mi to zaczęło teraz kusić. No właśnie mi nie ta jeszcze, nie flirtuj ze mną na fizyce, tylko ta kolejna, ta Fake Dates. Dobra, w takim razie to tyle. Pochwalcie ostatnio swoimi zakupami. Wiecie, czym więcej się pochwalicie swoimi zakupami, tym będziemy mieli mniejsze wyrzuty sumienia. No ale teraz w Stanach pewnie za wiele nie kupimy. Może jakieś takie, wiecie, ciekawe wydanie, bo mam... To musimy to zabrać ze sobą. No albo wysłać paczką. No ale książkę bym się trochę bał. Serio? Taką wrażenie takie. A, jak już zobaczysz, że można bagaż, to już niczego się nie będzie. No i wiem, no nie ma wyjścia. No. Dobra, w takim razie tyle w tym odcinku. Dajcie znać, wam dziękujemy za obejrzenie go do końca. Jak zawsze zapraszamy na naszego Instagrama i TikToka. Nazwa wyświetli się na ekranie. Tak, zapraszamy na nasze konta na Goodreads i lubimy czytać. Wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej, zachęcamy do subskrypcji kanału. Będzie nam bardzo miło. Tak, zachęcamy do zostawienia komentarza oraz łapki. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!